Wchodzimy właśnie w sezon świąteczno-noworoczny, czyli ten w taki imprezowy i ja właśnie z tej okazji przychodzę z filmem Mała czarna jest banalna. Dlaczego tak uważam i jaką mogę dać Ci alternatywę? Zapraszam do obejrzenia całego wideo. Mówiąc Mała czarna jest banalna, jestem świadoma tego, że obalam troszeczkę coś, co wszyscy nam od zawsze wymawiają, bo przecież mówią nam, że małą czarną każda kobieta powinna mieć w swojej szafie. I tutaj przyjdzie teraz taka pora na zwierzenie. Wyobraź sobie, że ja nigdy w życiu nie miałam małej czarnej. Gdy byłam młodsza, wydawała mi się zbyt poważna i zbyt taka płaska, nudna, a teraz generalnie unikam czerni w dużych ilościach, więc na pewno w sukience nie będzie dla mnie odpowiednia. I będę Cię namawiała też, żebyś rozszerzyła swoje horyzonty. Niekoniecznie musisz pozbywać się małej czarnej, jeżeli masz ją w szafie, albo nawet jeżeli masz 5 małych czarnych w szafie, bo oczywiście, jeżeli świetnie w nich wyglądasz, to trzeba jak najbardziej to donosić, ale będę Cię namawiała, żebyś rozchyliła trochę swój punkt widzenia, rozszerzyła horyzonty. Dlaczego? Ponieważ zdarzyła się w moim życiu taka sytuacja, kiedy zorientowałam się, jak wielka siła jest małej czarnej i to nie do końca była pozytywna siła. O co chodzi? Jakieś 3-4 lata temu, czyli gdy pracowałam już jako osobista stylistka, zostałam zaproszona na takie wydarzenie dla kobiet. I to wydarzenie to było takie spotkanie charytatywne, taka gala, gdzie siedziałyśmy przy okrągłych stołach, były białe obrusy, była elegancka kolacja. I co się wydarzyło? Wyobraźcie sobie, około 200, bo może nawet ponad 200 kobiet na sali. Ja wchodzę do tej restauracji, do tego pomieszczenia i wyglądało tam, jakbym weszła na pogrzeb. Ponieważ no, na bank 90% kobiet, nie liczyłam dokładnie, ale przypuszczam, że blisko nawet 100% kobiet miało na sobie czarną sukienkę. I co ja wtedy sobie pomyślałam? Okej, to jest naprawdę świetny pomysł, że ja startuję z książką Ubierz się w kolor, ponieważ ta mała czarna sprawia, że wszystkie wyglądamy tak samo. I teraz założę się, że jeżeli idziesz na jakąś specjalną okazję, a zazwyczaj na taką okazję stosujemy małą czarną, no to nie chcesz wyglądać jak wszyscy. Nie chcesz wyglądać banalnie, chcesz wyglądać wyjątkowo. Oczywiście akceptuję argument, że chcesz wyglądać klasycznie, ale klasycznie można wyglądać na wiele różnych sposobów, niekoniecznie ubierając po prostu czarną sukienkę. I będę Cię namawiała do tego, żeby rozszerzyć trochę swoje horyzonty, ponieważ to ta mała czarna w przypadku tej mojej imprezy była po prostu banalna, była nudna. Wszystkie kobiety wyglądały tak samo. I szanuję bardzo klasykę tego stwierdzenia. Bardzo podoba mi się idea, którą nauczyła kobiety Coco Chanel, bo to przecież dzięki niej mamy małą czarną. Ale kiedyś przeczytałam, nie sprawdzałam tego faktu za bardzo w innych źródłach, ale myślę, że to może być prawda, że Coco Chanel tak naprawdę wprowadziła małą czarną i w ogóle czernię jako klasykę do kobiecej szafy wtedy, gdy zmarł jej ukochany. Czyli ona wtedy była w żałobie. I pomyślmy sobie, jaką siłę ma przekaz domu mody Chanel, skoro my tyle lat później nadal uznajemy właśnie małą czarną jako tą bazę kobiecej szafy. I tutaj to jest super, naprawdę, czerń jest piękna, czerń jest elegancka, czerń jest wysmuklająca, czerń jest taka tajemnicza, czerń ma w sobie nawet jakieś takie budowanie dystansu. Ja bardzo, bardzo, bardzo często znajduję ubrania, czy nawet stylizacje, które podobają mi się w czerni. Natomiast nie chciałabym, żeby idąc na imprezę, albo idąc do teatru, do opery, do gdziekolwiek, gdzie kobieta może ubrać się elegancko, tak elegancko wieczorowo, żeby widzieć po prostu same kobiety ubrane w czarne sukienki, bo to jest po prostu nuda. Więc jednym z takich pierwszych moich argumentów, żebyś troszkę jakby zmieniła swoje patrzenie na tą elegancką, piękną sukienkę, małą czarną, to jest właśnie nuda. Drugi i bardzo ważny, i to już nie taki bardzo koncepcyjny pomysł, dlaczego ta czerń nie jest taka świetna, to po prostu to, że możesz w niej fatalnie wyglądać.
I oczywiście nie wszyscy mogą nosić czarny, mało kto w ogóle może go nosić w ciągu dnia. Ale oczywiście zakładam, że jeżeli chodzi o małą czarną, to wybierasz ją raczej do stylizacji wieczorowych. Jeżeli nie wiesz, czy możesz nosić czarny, najlepiej jest zapoznać się z analizą kolorystyczną. Analiza kolorystyczna to jest taki proces, taka usługa, podczas której określa się typ kolorystyczny. I jeżeli chcesz dowiedzieć się nieco więcej na ten temat, to zapraszam Cię przede wszystkim do obejrzenia wideo na temat 12 typów kolorystycznych. Link pojawia się tutaj. I dodatkowo znajdzie się również oczywiście pod dzisiejszym wideo, ale też zapraszam Cię do zapoznania się z książką Ubierz się w kolor, tajniki analizy kolorystycznej. To jest takie kompendium wiedzy, taka encyklopedia 12 typów urody, gdzie możesz poczytać o tym właśnie, jakim Ty możesz być typem kolorystycznym i czy właśnie ten typ może w ogóle pozwolić sobie na czerń. I teraz link do książki oczywiście również znajdzie się pod wideo. Pod tym linkiem możesz pobrać bezpłatny pierwszy rozdział tej książki i możesz zapoznać się z stylem tej publikacji i zdecydować się ewentualnie na jej zakup. Oczywiście jest opcja i książki papierowej, i książki w formie elektronicznej, czyli e-booka. Wszystkie przydatne linki są pod filmem. Natomiast co czarny robi, jeżeli nie możemy go nosić? Czarny przede wszystkim zabiera nam światło z twarzy. On je pochłania, jakby jeżeli światło na nas tutaj idzie, to czarny niestety pochłania całe to światło, no i wtedy pogłębiają nam się wszystkie takie ostre rysy w naszej twarzy, czyli na pewno pogłębia się, jeżeli chodzi, tutaj mamy cienie pod oczami, jeżeli jesteś kobietą dojrzałą i masz już jakieś zmarszczki i czarny nie jest Twoim kolorem, to on te zmarszczki pogłębi. Czyli zabiera nam, zaczynamy troszkę wyglądać przede wszystkim no, starzej, ale też wyglądamy troszeczkę tak smutno, tak troszeczkę płasko. Ja wiem, że makijaż wiele ratuje, ja wiem, że światło sztuczne, czyli te właśnie światło wieczorowe dużo ratuje, natomiast mimo wszystko może się okazać, że czerń nie jest dla Ciebie. Najlepiej w czerni oczywiście wyglądają osoby o ciemnym typie urody, czyli takie, które są naturalnie, podkreślam, naturalnie z ciemnymi włosami, ciemnymi oczami, ciemną oprawą oczu, ciemnym pigmentem ust oraz taką śniadą cerą. I to są osoby, które zazwyczaj można tak prawie strzelić po prostu z takim ślepakiem, znaczy nie ślepakiem, tylko strzelić tak, jak to się mówi, no oślep, o właśnie, że one będą w tej czerni wyglądać całkiem dobrze, ale nie tylko te osoby, także tutaj zapraszam, nie będę opowiadała o tych typach urody, zapraszam do tych linków, o których przed chwilą wspominałam. To jest właśnie to. Poza tym czerń, bo tutaj jest taki bardzo, bardzo silny argument, który ja często słyszę, czyli to, że czarny wyszczupla. I oczywiście ciemne kolory zmniejszają. Tutaj nie będę się kłóciła, to jest prawo po prostu tego, prawo, że tak powiem, wręcz fizyki, jak patrzymy na coś, co jest w ciemnym kolorze, wydaje się to być pomniejszone. Ale uwaga, uwaga, jeżeli jeszcze tego ode mnie nie słyszałaś, to wszystkie ciemne kolory pomniejszają, nie tylko czarny. Czyli na przykład, jeżeli zdecydujesz się na grafit, tak jak ja mam grafitową ścianę za swoimi plecami, możesz zdecydować się na piękny odcień w okolicy wina, czyli bordo, burgund, może jakiś taki ciemny buraczkowy, może wiśniowy, może butelkową zieleń, może ciemny turkus, taki petrol, cyraneczkę, może granat, może gorzką czekoladę. No odcieni jest tak wiele. Oczywiście jeszcze piękne, eleganckie fiolety wieczorowe. Tych odcieni jest tak dużo, że one, że naprawdę jest w czym wybierać, jeżeli chcesz decydować się na coś, co pomniejszy Ci sylwetkę optycznie, to jest naprawdę w czym wybierać. I teraz chciałabym zaprosić Cię w tym momencie do linku i ten link pojawi się oczywiście tutaj, pojawi się pod filmem i to jest link, który przekieruje Cię na moją stronę internetową i na tej stronie internetowej znajdziesz propozycję sukienek w tych kolorach, o których mówiłam, które mogą Cię wizualnie pomniejszyć. Te linki, te zdjęcia będą olinkowane, czyli będzie można iść do konkretnego sklepu i zakupić tą sukienkę. Oczywiście ten film nagrywam w grudniu 2017, także jeżeli oglądasz to na świeżo, to na pewno te sukienki będą. Jeżeli trafisz na niego za rok,
od dziś, no to może już być gorzej, ale przynajmniej znajdziesz jakby inspirację. Także link do mojej strony jest pod filmem i tam będą dokładnie wklejone sukienki, które ja będę polecała. I a propos, jeszcze chciałabym powiedzieć jedną taką rzecz, już na koniec, a propos czerni i jej wyszczuplania. Pamiętaj o tym, że jeżeli nosisz czerń w ciągu dnia, ja wiem, że mówimy o małej czarnej, ale tak chciałabym tej wieczorowej, natomiast chciałabym powiedzieć jeszcze taką jedną rzecz, że czarny odrysowuje sylwetkę. Jeżeli więc Twoja sylwetka nie jest idealna, to znaczy, jeżeli patrzysz na przykład na linię swoich ramion, to linia ramion jest mocno zaokrąglona, jest takim elementem Twojego ciała, który jest niedoskonały, to ubranie tutaj właśnie czarnego, takiego przylegającego rękawa może sprawić, że jeżeli będziesz na jaśniejszym tle, to będziesz taka odrysowana. To samo jest z nogami, pośladkami, brzuchem, no wszystkim po prostu troszeczkę nas czerń odrysowuje i to nie jest takie bardzo, bardzo pozytywne. I jeszcze już tak naprawdę na koniec, ostatnia rzecz to użytkowanie czerni. Czarny niestety bardzo szybko pokazuje słabą jakość tkaniny. Także jeżeli nie kupujesz świetnej jakości tkanin, to czarny najszybciej Ci się zniszczy. On najszybciej wybleknie, najszybciej wybleknie. Nie wiem, a najszybciej straci kolor i niestety będzie szybko widać na tym, że jest zniszczony, więc jakby biorąc pod uwagę to, co ja zawsze tłumaczę, że ubrania są inwestycją, to tutaj zwrot z inwestycji będzie po prostu kiepski, czyli nie będzie to świetna inwestycja. Lepiej będzie zainwestować w albo lepszą jakość tego materiału, no albo po prostu zdecydować się na inny kolor. I kolejna rzecz, na czerni widać wszystkie brudki. Co nie? Czyli jeżeli masz kota i nosisz na przykład czarny płaszcz, to dokładnie wiesz, co mam na myśli. Także jeżeli masz taką sukienkę z materiału, który jest taki czepliwy, no to będziesz się niestety nie rozstawać z rolką taką do obierania ubrań. Także to jest dosyć dużo, jak dla mnie, minusów tej małej czarnej, ale pamiętaj, to, że może Ci kolor nie pasować, to tego dotyczy części społeczeństwa. No jak idziesz na jakieś wieczorowe wyjście, to zakładasz, że nie będziesz przytulać kota, więc okej, ta mała czarna tutaj może do tej zasady nie do końca jest dobrze dopasowana. Natomiast to, co jest najważniejsze, ja naprawdę nie chcę, żebyś Ty wyglądała nudno i tak jak wszystkie inne kobiety na spotkaniu. Nie chcę, żeby kobiety, które wychodzą na elegancką okazję, wyglądały jak wyciągnięte z pogrzebu. Także zastanów się, przemyśl, przetraw, pooglądaj moje inspiracje odnośnie właśnie alternatywy dla małej czarnej i zapraszam Cię do rozszerzenia swojego myślenia o ubieraniu się, żeby znaleźć swoje klasyki własnej garderoby, a nie do końca słuchać się porad, które są zamieszczane wszędzie. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo serdecznie Cię do tego zapraszam. Uwielbiam nagrywać dla Was filmy, także do zobaczenia w następnym. I korzystając z okazji, ponieważ za kilka dni Wigilia, jeżeli oglądasz oczywiście to przed Wigilią, to życzę Ci wspaniałych świąt Bożego Narodzenia, a jeżeli oglądasz to po Wigilii, życzę Ci po prostu wspaniałego dnia. Do zobaczenia następnym razem.